Droga między parkami Zion i Bryce poprowadzona jest przez malownicze górskie tereny, które same w sobie mogłyby stanowić odrębny park narodowy. W latach 30. XX wieku, by wytyczyć i zbudować drogę, konieczne było wykucie w skałach kilku tuneli. Jeden z nich w dniu uroczystego otwarcia do użytku był najdłuższym tunelem w Stanach Zjednoczonych. Mierzy on 1700 metrów. Trasa licząca około 150 km w żaden sposób nie może się dłużyć. My, urzeczeni krajobrazami, kilkukrotnie zatrzymywaliśmy się na sesje fotograficzne. Kilka kilometrów przed parkiem Bryce przejechaliśmy przez niewielki, wykuty w skałach tunel, zanim natrafiliśmy na kolorowe formacje skalne, które przykuły naszą uwagę. Był to Red Canyon. Czerwony Canyon, leżący w Dixie National Forest, od tysięcy lat fascynuje ludzi. Współcześni zachwycają się formacjami geologicznymi, które stworzyła Matka Natura, a prekolumbijscy Indianie wierzyli, że skalne iglice, nazywane Hoodoo, to zaklęte w kamień przez boga Shinawawa, złe istoty przypominające ludzi. Rdzawo-czerwone, pomarańczowe i żółte formacje skalne sprawiają, że kanion jest wyjątkowo malowniczy. Uroku dodają mu porastające skałki, wiecznie zielone sosny ponderosa. Leżący przy asfaltowej drodze Red Canyon jest rzadko oglądany przez turystów, którzy podążają do jego większego brata, Parku Narodowego Bryce. Tylko niewielu z nich decyduje się na obejrzenie tego ciekawego miejsca. W Czerwonym Kanionie wytyczonych jest kilkanaście szlaków turystycznych, z których większość jest dostępna nie od strony drogi asfaltowej, ale od odchodzącej od niej szutrówki. My zdecydowaliśmy się zjechać w bok i tam w ciszy, bez tłumów, podziwiać to dzieło natury. Skalne iglice zwane Hoodoo w Red Canyonie mają wysokość od kilku do ponad 20 metrów. Powstały w wyniku erozji termicznej i chemicznej.
Występujący tu cykl zamrożeń i rozmrożeń powoduje rozpadanie się skał. W tej części Utah przez ponad 200 dni w roku w ciągu doby występują zarówno temperatury dodatnie, jak i ujemne. W ciągu dnia woda wpływa w szczeliny skalne i zamarzając w nich nocą, powiększa swoją objętość. W ten sposób wytwarzają się naprężenia rozsadzające skały. Woda deszczowa ma odczyn kwaśny, dzięki czemu rozpuszcza występujący tu wapień. Oba te procesy odpowiadają za powstawanie przedziwnych, kolorowych formacji skalnych występujących w Czerwonym Kanionie. Zachwyceni widokami Red Canyonu ostrzyliśmy sobie zęby należący nieopodal Park Narodowy Bryce.